18 stycznia 2021 rok. Jestem przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmachem, który w latach 1945-54 był siedzibą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W tym gmachu dokonano mordu na osobie, której pamięć się czci. Przed wejściem jest wystawa, a dzisiaj zastaję zaskoczony pomnik poświęcony Janowi Rodowiczowi Anodzie. Przedtem wcześniej była tutaj tablica, kamień poświęcony Janowi Rodowiczowi. Obok tej tablicy postawiłem w roku 2018 10. rocznicę mordu sędziowskiego dokonanego na Klaudiu Klikowi. Pomnik, tablicę. Dzisiaj po raz piąty przychodzę tutaj, by uczcić pamięć niewinnego człowieka zamordowanego zimną krwią, jak to określił były rzecznik praw obywatelskich Jan Kochanowski, jak w Auschwitz przez nieludzką, bezkarną kastę sędziowską. Tak oto w tej nowej scenerii po raz pierwszy zapłonął znicz poświęcony Klaudiu Klikowi, o którym nic w mediach ani w tym wymiarze bezprawia. Mowa milczenia. Klaudiu Królik, lat 33. Tak wyglądał ten człowiek, zanim dostał się w szpony polskiego wymiaru bezprawia. A tak 18 stycznia 2008 roku. Znicz pamięci i walki o przywrócenie i rehabilitację godności niewinnego człowieka. Jestem wstrząśnięty, że ta dzisiejsza nieludzka władza potrafi budować pomniki tym, którzy walczyli o sprawiedliwość, a neguje i ukrywa, tuszuje i mataczy swoje własne ohydne czyny. Klaudiu Królik, przypomnę oglądającym, został zatrzymany we wrześniu 2007 roku w sądzie rejonowym w Krakowie, ponieważ wobec niego padło oskarżenie ze strony sędziego Sądu Najwyższego Józefa Frąckowiaka, który w lipcu 2007 roku w sklepie w Krakowie wraz ze swoją małżonką dokonywał zakupów. Oskarżył człowieka, który w tym czasie, ponoć tej rzekomej kradzieży portfela pana sędziego, przebywał w Mediolanie. I od września do stycznia 2008 roku ten system bezprawia, Ministerstwo Sprawiedliwości, polska prokuratura nic nie uczyniła w zakresie uwolnienia ciążących oskarżeń i zarzutów, jakie padły ze strony Józefa Frąckowiaka. Był pod opieką dyrektora aresztu na Montelupich, pana Stefana Potocznego, który nie powiadomił władz swoich przełożonych, że umiera człowiek, który we wrześniu ogłosił jako formę walki o przywrócenie
swojej godności, o, jako dowód swojej niewinności, głodówkę ścisłą, nie pił i nie jadł. I tak od września do 18 stycznia z tego młodego młodzieńca, 33-letniego, na stole operacyjnym znalazł się wrak człowieka. Człowiek, który przypomina tych, te ofiary z Auschwitz-Birkenau i innych obozów koncentracyjnych. I nikt nie wzrusza się losem człowieka niewinnego, który odważył się stanąć w szranki z tym nieludzkim systemem zwanym wymiarem sprawiedliwości. Jest to po raz piąty, kiedy zapalam znicz. Pali się ten skromny płomyk nadziei, że zostanie mu przywrócona godność i cześć. Po raz pierwszy w miejscu dla mnie nowym, bo pojawił się pomnik Jana Rodowicza. Nie ganię, nie neguję, wręcz pochwalam, ale potępiam za to, że obok tego pomnika nie stoi drugi pomnik. Ten, który postawiłem w 2018 roku, upamiętniający ofiarę mordu sędziowskiego, mordu dokonanego zimną krwią przez funkcjonariuszy państwa polskiego, przez sędziowską kastę, która zmieni się być kastą nadzwyczajną. Cześć jego pamięci.